Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 0 HD. Myślę, że jesteśmy już dzisiaj w ostatnim odcinku. Tak myślę, że powinniśmy się tutaj wyrobić. Teraz tak. Zostawmy sobie tutaj ribbonki Leaf. Myślę... Exchange. Tak, zamienimy się w ten sposób. Chociaż przydałby się też shotgun. No nic, zostawmy to w ten sposób. Ponieważ gondolą będziemy się musieli poruszać tutaj. Nie, nie chciałam, żeby wyszedł sam. Będziemy się przemieszczać tutaj gondolą Rebeką. Nie, ja chcę iść z nim, tylko zastanawiam się jeszcze, czy ja nie potrzebuję tutaj żadnego leczenia, bo może się okazać, że niestety tak. Może na wszelki wypadek wzięlibyśmy jakąś roślinkę, tylko szkoda mi trochę, jeżeli mam być szczera. Bardzo mi szkoda. Dobra, kojarzę jeszcze, gdzie zostawiliśmy jakieś roślinki, więc ewentualnie, bo ja już tutaj myślę, słuchajcie, o końcowej walce, wiecie? Weźmy to. Ile to miejsca w tym momencie zajmuje? Sporo. Dobra, nieważne. Idziemy do gondoli. Gdzie to było, słuchajcie? Chyba tędy. Chyba tędy. Wolałabym, żeby Billy troszeczkę postrzelał ze swojej broni, tej jednoręcznej, ze zwykłego handguna, bo na pewno amunicja do shotguna nam się w przyszłości bardzo przyda. Chodźmy. Tutaj szybciutko, bo obawiam się, że może wyskoczyć. Nie, nie wyskoczyła. I dobrze, niech wyskakuje jak najmniej i jak najrzadziej. Dobra. W takim razie... Okej. Wskakujemy w gondolę i lecimy. Dobra, jesteśmy w nowym pomieszczeniu. Tu są jakieś drzwi. One są otwarte, zamknięte, aż sobie zerknę. Poczekajcie. Aha, okej, tutaj będzie mieć spotkanie z Robalosem. Dobra, najpierw w tym pomieszczeniu podstawową rzeczą, którą musimy się zająć, to jest taka dźwignia tutaj. Musimy ją przeciągnąć. A zobaczycie, co się wydarzy. Tak, moi drodzy. Tama się otworzyła i dzięki temu będziemy mogli przejść tam po takiej kładce. Na pewno u Teranta, jak byliśmy, pamiętacie, że weszłam w drzwi, w które nie powinnam. I właśnie tam będziemy się musieli docelowo udać. Ja sobie od razu wezmę te naboje, bo one za niedługo nam się bardzo przydadzą. Na ten moment muszę sobie wybrać, słuchajcie, Magnum. Mam ostatni nabój. Ja mam cholerną nadzieję,
że na tego robala wystarczy tylko jeden. Jeżeli nie, to będzie problem. Please, żeby to wystarczyło. Wystarczyło, słuchajcie, ale jaja. I mamy kolejne granaty. To są bodajże kwasowe. Chyba tak. Dobrze, czy tutaj coś w tym komputerku? Nie. Mamy kolejne chemikalia. Musieliśmy sobie to zmieszać. I teraz tak. Poczekajcie. To nas najbardziej tutaj teraz interesuje. Woda przemysłowa. My tą wodę przemysłową, pamiętacie, był taki raport o miksowaniu tego. Ja nie wiedziałam, co to jest, chodziło o wodę przemysłową. My sobie tą wodę przemysłową musimy zmieszać teraz z tymi chemikaliami i dzięki temu otrzymaliśmy płyn, tak, płyn do baterii. Natomiast, no, jak kojarzycie, brakuje nam samej baterii. Zaraz wam pokażę, gdzie ona jest, tylko najpierw chciałam zerknąć. Tutaj są zamknięte drzwi, tak? Aha, odblokowane, ale gdzie one mnie poprowadzą? Poczekajcie. Kurczę, chciałabym się... Wiecie co, przejdę, bo ja nie wiem, co to są za drzwi. Ach, okej, okay. To jest tutaj, gdzie uratowaliśmy Billiego. Ale to bardzo dobrze. Cholera jasna, nie kojarzę za bardzo, jak tam jest powrót. No nic. Zejdźmy sobie w takim razie tutaj na dół. I tu, kochani, mamy u góry baterię. Czy tu jest coś jeszcze? Nie. Te drzwi tutaj, moi drodzy, są zamknięte. Przez nie musimy sobie przejść Billim. On teraz będzie mógł je odblokować od drugiej strony, więc na chwilę obecną, słuchajcie, przechodzimy na postać Billiego, bo Rebeką nie jestem w stanie już nic więcej tutaj wskórać. Billy ma zwykłą broń w ekwipunku, bardzo dobrze. No i teraz tak, gdzie był Tyrant? Tyrant był chyba, wiem, że Tyrant, ale ja sobie będę czytać po prostu Tyrant. Chyba musimy lecieć tutaj tą windą. Dobrze mówię? Tak. I teraz włazimy w te drzwi. Dzięki temu będziemy mogli przejść przez ten mostek, który teraz nie jest zalany wodą. Boję się, że mnie jakaś pinda, słuchajcie, zaatakuje. No i tu są te roślinki. Czy ja będę tędy przechodzić? Ciężko, ciężko. Pokazać mi, ile w ekwipunku, słuchajcie, ma tutaj Rebeka miejsca. No, też ma roślinki. Wiecie co, przemycimy jej tą jedną roślineczkę. Ja sobie od razu do ekwipunku tutaj dam shotguna. Wezmę jedną roślinkę i ją jej przemycę. Tak będzie najlepiej i najbezpieczniej. Tak myślałam, słuchajcie. Wow! Nie! Okej. W takim razie zaraz do was wracam. Kochani, podejście numer 2. Jezus, jaki fart. Ja już tędy nie chcę wracać. No chyba, że tego żabska tutaj nie będzie.
zapytać, bo nie wiem, czy będą tu jakieś zombiaki. Nie widzę. Wiecie co, możemy wziąć te naboje. Ewentualnie później je oddamy Rebece. Co tu jest jeszcze? A, ma są zombiaki. Mam tą cholera wolną broń. Ja sobie to muszę przeładować. Przeładuj to, bo on... Mogłam się wymienić tymi spluwami, no ale już trudno. Kurde, mocni są. To są już, powiem wam, nie przelewki z tymi zombiakami. Żeby mi starczyło tylko tej amunicji. Tak, to już wszystko. Natomiast tutaj jeszcze panowie, za panami tutaj były naboje do shotguna, więc bardzo dobrze. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj drzwi na kartę. I jak tylko możecie się domyślać, jest to karta, która nam jest potrzebna, to będzie ta, którą potrzebujemy zdobyć przez tą baterię. Tym podnośnikiem będziemy musieli się po nią dostać. Także odblokowujemy drzwi i dostajemy się w tym momencie do Rebeki. Ja sobie już wybieram z ekwipunku shotguna, ponieważ będzie nam bardzo potrzebna. Ok, teraz tak, zmieniamy się na Rebekę. Dobra. Chyba ich załatwiliśmy. Tak. W takim razie ja bym chciała... Aha, muszę być bliżej niej, widzicie? Jak my musimy być blisko, żeby między sobą przerzucać przedmioty? Dajmy tą roślinkę Rebece. Sprawdźmy sobie najpierw, nie tak, alternatywne przejście od góry. Tylko teraz tak. Bilim wybrałabym zwykłą broń. I przejdźmy sobie na Rebekę w takim razie. Chodź tutaj na górę. Chodź. This way. Yeah. Chodź, chodź, bo ja chcę zobaczyć, czy warto jest iść górą, czy dołem. Żeby tu nam, słuchajcie, żadne żabsko nie wyskoczyło. No dopiero będzie numer. Nie wiem, którędy jest szybciej i którędy byłoby mi lepiej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tędy iść. Wiecie co? No tak, bo my teraz się szybciutko dostaniemy w tym momencie do tej baterii chyba, tak? Ja pikole, nie pamiętam. Znaczy do baterii, no tam do tej karty, nie? O, tu były jeszcze roślinki. Oj, to musimy to zabrać bezwzględnie. W
Wszystko bardzo dobrze, że tędy przyszliśmy. Nawet dobrze, że tędy. No, tak, po coś był ten skrót, tak? Dobra. Chodź tutaj, użyjemy sobie tej bateryjki. Tylko teraz tak. Let's split up. Okay. Wejdźmy sobie Billim na górę. Teraz Rebeką włóżmy tutaj tą bateryjkę. A nie, bo my musimy... Czy musimy to w ten sposób? Tak, właśnie. Pięknie. No, ale złaś. Co to było? Słyszeliście to? Żeby tylko nie żaba, bo się po prostu załamie. Jezus, chodź tu szybko. Oh. Widzieliście to po prostu? On by ją po prostu wciągnął. Czekajcie, zastanawiam się, czy ja jeszcze tutaj gdzieś się powinnam wrócić po jakieś dobre przedmioty. A tu nie. Nic tam nie ma. Dobra. Wracamy się w takim razie. Powiem wam, że miałam chwilowo serce w gardle. Naprawdę. To był po prostu fart. Wejrzę z tą zwykłą bronią. To jeszcze sobie przeładujemy. Idziemy na Rebekę. Mam te wszystkie roślinki, tak? Tak. Uff. Chwilowy stresik był. Nie spodziewałam się tej żaby tam. Jak on już ją, słuchajcie, chycił, gdybyśmy jej nie załatwili z tego shotguna, to byłby problem. Chodź tu szybko, bo zaraz nam kolejna wyskoczy i dopiero będzie. Proponuję wrócić się do safe roomu. Kuźwa. Wiecie, co to znaczy? A może tak, ja sobie go... Nie, o kurde, no i tak, słuchajcie, musimy iść tamtędy przez Żabsko. No nie wytrzymiam, nie wytrzymam. Ale lipa. Ale lipa. Błagam, żeby tylko ona nie wyskoczyła, bo czasami przecież one nie wyskakują, prawda? Dwa razy w tym samym miejscu. Mam taką cholerną nadzieję. Teoretycznie dużo nie musiałam w nią władować tego shotguna, nie? No, tak se to tłumacz, Natalia. Jak zginę, to ja już to dzisiaj nie gram. Przysięgam. Chodźmy na Billiego. Na wszelki wypadek wybierzmy sobie z ekwipunku shotguna. Oj, to będzie dramat. Ale nie, bo tu jest karta. O. Użyjmy tej karty. Ale ja jeszcze nie chcę tu iść. Ja się muszę wrócić do save roomu.
Ja się jeszcze muszę wrócić do safe roomu. Także bardzo mi przykro. Musimy się jakoś tam dostać. Boże, Natalia, nie spiernicz tego. O, zbliżamy się, słuchajcie, już do końca. Please. Jezus, udało się. Kuźwa, udało się. Nie, nie strzelaj do niej. To jest bezcelowe. Właśnie. Chciałam sobie tylko po prostu zabrać tą roślinkę. Tylko wiecie, my będziemy tu za chwilkę znowu szli tą samą drogą. Ale chociaż tyle, że ja sobie to zasejwuję w tym momencie. Nie wyobrażam sobie innej opcji. Chodźcie. Musimy zrobić save'a. Mam nadzieję, że ona wlazła na tą windę, bo pomimo tego, że na przykład idziemy w kooperacji razem, a wystarczy, że jedna, tak, że jedna postać nie wejdzie na tą windę, to wjedziemy tylko jedną. To jest niestety tak zrobione do dupy. O nie. Okej, okay, tutaj widzę, że jest na razie spokój na tym moście. Dopiero póki co wyskoczyła nam tylko raz. Ciągle zapominam o tym mostku prowadzącym do safe roomu. Teraz będziemy musieli się tak wyposażyć, moi drodzy. Pewnie zaś przesadzę i tyle nie będzie nam niczego, tyle nie będzie nam przedmiotów potrzebnych. Ale musimy zabrać wszystko, bo już nie będziemy się tu wracać. Więc teraz będzie selekcja. No właśnie. Czy mądrym posunięciem jest zostawić tą broń? Tego nie wiem. Tego nie wiem, kochani. Zaryzykuję, no bo co? Dajmy tą amunicję Rebece. Się zastanawiam właśnie. Musimy tu pozbierać trochę tych przedmiotów, ale ja nie wiem, jak ja się tu powyrabiam. To musimy na pewno zabrać. Pokazać mi to, jak to wygląda. Billy może zabrać jeszcze jakąś jedną rzecz. Ja chyba zrezygnuję z tej pojedynczej roślinki. Ona mi tutaj jest do niczego niepotrzebna. W ogóle weź ją odstaw. Tą jedną roślinkę. Dodajmy Rebece. Ja pierdzie. Wiecie co? Nie, dwie roślinki wystarczą. Tylko, że ja muszę mieć zapas ze sobą, wiecie? Muszę mieć ten zapas. Nie, czekajcie, co ja robię? Exchange. Czy jeszcze cholera, ja jeszcze muszę wziąć... Nie mam, kurde, patentu, moi drodzy. Jeszcze muszę wziąć wyrzutnik granatu. Dobra, weźmy najpierw te ribbony, zasejwujemy to sobie. Albo po prostu wezmę dwa spraye zamiast tych roślinek. Nie wiem. Nie wiem, jak mam to zrobić. Bo ja się przecież już tu nie wrócę. Nie mogę pozostawiać tyle leczenia, bo będzie mi to wszystko potrzebne na bossa. Chyba, że później dadzą mi jakiś duży zestaw leczniczy. Ale szczerze mówiąc, wątpię. Jeszcze przed wejściem do bossa będzie amunicja z magnum, więc też muszę mieć slot z magnumkami. Leaf. Zabieramy wyrzutnię granatów. Czy ona jest naładowana? Ona chyba była naładowana z tego, co kojarzę.
Ona jest naładowana, tak. Ja pierdzielę, słuchajcie, z tym miejscem. To jest po prostu dramat, dramat. Ja pierdzielę. Wiecie co, nie tak. Nie wiem, co jest lepsiejsze. Chyba te spraye są lepsze, co? Żebyśmy Czekajcie, może byśmy zostawili... tak, ja bym proponowała Rebeką zostawić w takim razie roślinki. No bo co mam zrobić? No nic nie zrobię. No i zabiorę tego spraya. Jak mi, słuchajcie, później oni nie dadzą żadnego leczenia, to się po prostu wpienie. Lecimy. Uff. Tu wyrzutnia, tam shotgun. Dobra. No co, nic więcej teraz nie poradzę. W sumie mogłabym się zamienić, poczekajcie, exchange. Mogę się na coś jeszcze u niego zamienić. Na przykład na roślinkę. No niech będzie w ten sposób, bo ja tam muszę mieć jeszcze jakieś naboje z tej wyrzutni, z tego granatnika. Dramat. Boję się trochę, powiem wam szczerze. Proszę tylko, żeby mi te żabska nie wyskoczyły, no bo przecież się zdenerwuję. Ja zasejwowałam to, prawda? Tak. Chyba to zasejwowałam. Więc jak zginę, to nie będzie... nie będzie źle. Okej, okay, pierwszy stres przez pierwszy most jest okej. Okay. Zobaczymy tutaj. Wskakuj. Chwila prawdy. Nie ma jej. Całe szczęście. Uff. No dobra. Chodźmy tędy. Ja się już zmieniam na Billa. Chociaż czekajcie, nie tak. Exchange. Aha. Dobra, nie wiem jeszcze, jak to zaraz zrobię, ale coś wymyślimy. Bo tam będą naboje do Magnum. Dobra, zaraz coś wykombinujemy. No i tu mamy już drogę do głównego bossa. Nie tak zrobimy. Ja potrzebuję mieć Magnumka. Od Billiego. Potrzebuję mieć Magnumka. Rebeką na chwilkę zostawimy spray, ale tylko na chwilkę. Posuń się. Mam nadzieję, że to jest... Tyle tu jest naboi, ja już nie pamiętam, że to się zmieści w całym Magnumie, bo jak nie, to będzie źle. Tak, jest tutaj. Zabieramy spray. I teraz muszę z czymś się wymienić tutaj teraz u tego Billiego. Tylko na co? Combine? Nie. Exchange. Co ja mogłabym mu zabrać? No niech będą te naboje do shotguna. No to już tyle chyba, słuchajcie, to powinno mu wystarczyć. Bez przesady, prawda? Bierzemy Magnum w swoje łapki. No i lecimy. Welcome, young one. So glad you have joined the party.
You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker? Birkin? However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die! Jeszcze jeden nabój. Zaraz, słuchajcie, skomentujemy to, co się... Nie! To, co się wydarzyło. Cholera, złapał ją. Co za ciul. Jeszcze! Ale ją, słuchajcie, wpierdzielił. Serio? Czemu nie mogę się... Ja pierdzielę, ja już nic nie mam. Słuchajcie, brakło mi tej amunicji. No powiem wam, że nie jest zbyt kolorowo. Rebeko na pewno muszę użyć roślinki. Musimy mieć tutaj miejsca obydwoje w ekwipunku, ale zanim to zrobimy, proponuję się przejść tutaj po tej lokacji. Tak jak myślałam. Jest amunicja do Magnuma. Ale shit wam powiem. Zabierzmy tą amunicję. A propos filmiku, jak mogliście zauważyć, doktor, ten tajemniczy człowiek to nikt inny jak doktor Marcus. On został zabity przez Alberta Weskera i przez Williama Birkina na zlecenie Spencera. Natomiast co się stało? Te pijawki zaczęły, słuchajcie, się nim żywić. W sensie dały mu bardziej, może nam powiedzieć, nowe życie. Dostały się do jego wnętrza, no i stał się ich jakby żywicielem, odrodził się na nowo,
Dlatego to zdjęcie wtedy, co myśleliśmy, że to może syn, wnuczek, wyglądał identycznie jak ten tajemniczy człowiek. To by wyjaśniało tę sytuację, prawda? Dobra, teraz zróbmy tak. Powiem wam, że jeżeli chodzi o ilość amunicji, troszkę dramat. No, ale dobra. Nie, nie mogę tego zrobić w ten sposób, bo przecież ja muszę mieć... musimy mieć obydwoje miejsca w ekwipunku. No kiepsko, kiepsko. Myślałam, że nie draśni mnie tutaj w żaden sposób. A tu co jest? Tam będą te drzwi, które musimy otworzyć. Dobra. Weźmy sobie najpierw Billim jeden kluczyk. Za chwilę weźmiemy Rebeką drugi. Dobra. Szukamy teraz drzwi. Drzwi, które musimy tymi kluczami sobie... tak. To jest tutaj. A tutaj nie ma nic? To jest to samo, dobra. Trochę mało tych fantów, nie? I'll go. Okay. Przechodzimy na Billiego. Musimy sobie stanąć, musimy stanąć na w tym samym miejscu, w tym samym czasie na tych stanowiskach. I teraz tak. Otwórzmy sobie tymi kluczkami to. No ale o co chodzi? Przecież jesteśmy w tym samym czasie. Aha, kształt. Dobra, to czyli na odwrót. No dobrze. Posuń się. Dostań sobie w takim razie z tamtej strony. Teraz ona. No i dobra, jesteśmy. Jakieś osiągnięcie. Widzę, że... okej, cofam to, co powiedziałam. Mamy wszystkiego sporo. Powinno nam... kurczę, zapas mamy piękny. Okej, troszkę mi ulżyło, muszę wam powiedzieć. Troszkę mi ulżyło. Co zatem? Combine. Nie combine. Znaczy się combine w sumie też. Ale tak, exchange. Wszystko do Billiego. U Billiego musi być to. I u Billiego muszą być te dodatkowe naboje z granatnika. Jeżeli chodzi o apteczki, roślinki, zostawiamy to w ingerencji tutaj Rebeki. Natomiast ile ona ma miejsca? Ile ja mogę teraz zabrać jeszcze zanim... No dobra. Ale tą amunicję do shotguna on też musi mieć. Cholera jasna. Zaraz coś wymyślimy. Najpierw sobie zasejwujemy. Dobra. To co? Ostatni save, słuchajcie, w tej rozgrywce. Ten odcinek będzie troszkę dłuższy. Dobra, zostawiamy riponki. Leave. I teraz tak, exchange. Weźmy od niej te naboje. Albo nie. Nie, słuchajcie, później się powymieniamy. Może się uda w trakcie walki. Ale to tylko może. Zabierzmy od niej jeszcze w takim razie jeden spray, bo więcej już nic nie jestem w stanie zabrać. No, chociażbym chciała, zobaczcie. Chociażbym chciała, to nie mogę. Dobra.
Wybieramy sobie tu teraz Magnum. I lecimy. Ostatnie starcie. Muszę zmienić broń, bo nie mam już naboi. Niestety. Czy ja mogę? Nie mogę się, słuchajcie, z nią wymienić. No po prostu dramat. Wolałabym teraz to zrobić. Wstawaj. Patrzcie, co on mi robi? Chodź na tu, Rebeka. Czy mogę się z nią wymienić? Nie mogę! Dlaczego? Dobra, musimy, słuchajcie, odwrócić jego uwagę. Tutaj Rebeka będzie musiała otwierać cztery okna. Południowy, północ, przepraszam. Tak, tak, okej. Okay. Południowy, północny, zachodni, wschodni, albo południowo-zachodni, południowo-wschodni. Nieważne. W każdym bądź razie problem polega na tym, że ja nie mogę się, słuchajcie... No mogę teraz, słuchajcie, mogę teraz exchange zrobić, więc trzeba to koniecznie wykorzystać. Tak, jeden spray bym chciała. Dobra. Zobaczymy, mam wątpliwości, jak to pójdzie. Chciałabym go tak kajtować, wiecie, dookoła. Ona dała radę z jednym, ale to dopiero, słuchajcie, pierwsza. To dopiero pierwsza. Dobra. Nie mam już naboi, więc... Combine, tak? Mogę z nią? Jest, mogę z nią, słuchajcie, znowu się tutaj zamienić. Więc od razu zabieram naboje do shotguna. Patrzcie, no co za shit! Czy ona wytrzyma jeszcze jeden atak? Zaryzykujmy, no. Niech ona leci. Chodźmy tutaj.
No ty! Szuszu! Mam pomarańczowy kołszyn. Jeszcze, słuchajcie, jeszcze się wstrzymam. Chcę go tutaj tak troszeczkę pokajtować. Dobra, zrobiła drugi. Jeszcze dwa, kurde, sporo. Nie mam już naboi do granatnika, więc musimy jechać teraz z shotguna. Czy ona ma już danger? Nie. Muszę się bardziej postarać, jeżeli chodzi o to odwracanie uwagi. Ułożysz ty! Wstawaj, 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 wstawaj! Czy już mam danger? Jeszcze, kurde, słuchajcie, jeszcze. Nie wiem, czy nie zwlekam zbyt długo. Udało jej się kolejne. Dobra, dawaj, 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 wstawaj. Chyba się udało, słuchajcie, chyba się udało. Kurde, muszę użyć, słuchajcie, sprayu, bo nie da rady inaczej. Nie, to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Ona ma dalej żółty kołszyn. Chciałabym się móc stąd wydostać jakoś. Dobra, teraz się uda. Teraz się uda. Możesz ty... Nie wzięłam sobie... Dobra. Muszę jakoś podlecieć do tej Rebeki. Chciałabym się z nią wymienić na coś. Dasz jeden spray? Bo panikuję. Słuchajcie, wiecie co? Bo to już jest prawie koniec, więc ja bym... Nie tak. Ja bym... partner. Change. Użyłabym ją sprayu. No, odkręcaj. Mamy to. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about.
guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. No i moi drodzy, koniec. Koniec tego Residenta, jakże zajebistego równie, jak pozostałe klasyczne części. Ja jestem nim też zachwycona. Ma też troszeczkę inny klimat, ale to ten nadal stary, poczciwy Resident. Jak mogliście na samej końcówce zauważyć, Rebecca zauważyła starą posiadłość, o której wspominał Enrico. Jak wiecie, jeżeli graliście w część pierwszą, to doskonale wiecie, co się stało z Enrico, kiedy zaczyna się część pierwsza. Na pewno w drodze do tej posiadłości jest już Jill z Chrisem, Barrym oraz Weskerem. Natomiast, no i teraz w tym samym momencie oczywiście Rebecca, ponieważ tam ich jakby losy się łączą w tej posiadłości, w posiadłości Spencera. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o tą serię. Na pewno Residentów u mnie w najbliższym czasie nie braknie, tylko też nie chciałabym być monotonna, tak, żeby co chwilę wrzucać te Residenty. Jakby co drugą serię będziemy wrzucać coś z RE. Nie będę wam zdradzać moich kolejnych planów, bo mam bardzo dużo części z Residenta na oku do ogrania i nie mówię tu o rezydentach typu piątka, szóstka, ponieważ są to rezydenty, które mnie trochę najmniej interesują, oraz siódemka, to są rezydenty, które mnie na chwilę obecną nie interesują. Natomiast jest jeszcze kilka takich perełek, które warto ograć. Dobrze, moi drodzy, ja będę to kończyć. Zobaczymy jeszcze, jaką mam końcową ocenę. Dziękuję wam serdecznie, że byliście ze mną w tej serii i myślę, że do szybciutkiego usłyszenia. Cześć! Noho. No, powiem wam tak średnio. Takie B trochę liczyłam, ale save'ów miałam od groma. No, i zginęłam raz, trzeba wziąć to pod uwagę. 7 godzin 50 minut. Mogłoby być lepiej, ale okej. To jeszcze raz się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.